to będzie mój zrost. Mamy nogał. To już bolało naprawdę. Kogo sobie wyobraziłeś, że ci lepiej poszło? Witam was w serii Podtrzymaj mi drina. Dzisiaj moim gościem jest mistrz świata w kickboxingu, zwycięzca turnieju Gromda, czyli walk na gołych pięści, Mateusz Don Diego Kubiszyn. Z Mateuszem zmierzymy się w trzech konkurencjach ze sportu walki. Pierwsze, jako że Mateusz słynie ze swoich wysokich, obrotowych kopnięć, to będzie kop na wysokość. Kto wyżej kopnie? Druga konkurencja, to będzie coś dla mnie strasznego, ponieważ będziemy się na przemian kopać. Raz ja kopię loła Mateuszowi, raz Mateusz mi i na końcu będziemy bić boksera, sprawdzimy swoją siłę ciosu. Także ruszamy. Opona ma 21, ale to liczymy 20 cm. 120 plus 20, 140 tutaj. Dobra, zaczynamy. Pierwszy kop. Poprzeczka idzie o 10 cm w górę na 1,50 m. Lecimy dalej. 1,60 m. Ja teraz robię fronta. Zaliczone, zaliczone. Ledwo mu usunąłem. W ogóle mamy jakiegoś, nie wiem, zeza? Czy co? Ja też mam problemy z celnością. Dobra, Mali ma 1,70 m wysokość. Wjeżdżamy wyżej na 1,80 m. 1,80 m, to już myślę, że może być moja granica taka. O, to będzie mój wzrost. Widać? To teraz patrzymy, czy trafiłbym Kubiszyna w łeb. O. Myślę, że to w spowolnionym tempie trzeba będzie zobaczyć, jaki VAR zrobić, ale niech będzie zaliczone. Było, trafiłem, ale żeby tam dosięgnąć, to już nie waliłem ani piszczelem, ani śródstopiem, tylko musiałem już końcówką stopy walnąć palcami. A dobra, żeby nie było, że kopię tylko takie zwykłe. Pa. Idziemy wyżej. Ja już myślę, że to będzie ostatnie, 1,90 m, ile sobie nie połamie nogi. Jaki jest sposób, żeby jak najwyżej kopnąć? Czy na przykład kopnięcie od boku może być wyższy, czy jednak jakaś burtówka? Co potrafisz? Znaczy, jeżeli dobrze wyskok zrobisz, no to zawsze uniesie cię trochę do góry. Minimalnie te 10-20 cm jesteś w stanie kopnąć wyżej, ale pod warunkiem, że zrobisz to dobrze technicznie. Poszło! Było zaliczone, ledwo musiałem się nic zbyt od nikomu krzywdy nie zrobiło. Idziemy wyżej. 2 metry, czyli na... Oho, zobaczcie! Skończyła nam się skala. Trzeba coś podstawić w takim razie. Tu zrobimy na maksa. No, dokładnie. Poszło! Jest! Równe 10. Okej, okay, czyli mamy 2 metry, to już pewnie będzie ostatnia wysokość. Poszło! Ale tyknęło! Tyknęło, dlatego damy powtórkę, drugą próbę. Bo... Mamy nogał. Nie wiem, zawsze to samo. Zobaczcie, jak to jest wysoko. Ja już to średnio widzę, trzeba by wyskoczyć bardzo wysoko. Tylko, żeby potem nie polecieć na plecy. Ostatnim materacem został. Teraz już oficjalnie to będzie ostatnia wysokość. Mamy ostatni niebieski materacyk. Tak jest, 2,10. High kickiem, kogoś udało ci się kiedyś znokautować? Wiele celnych trafiłem, ale chyba nigdy nie było nokautu. O kurde, to rzeczywiście jest wysoko. U Mateusza jeszcze widać mały zapas, u mnie to już chyba był max. No ale co, w tej konkurencji, jako że nie mamy gdzie wyżej tego zrobić, ogłaszamy remis 1-1. Remis. Dobrze jest. A więc tak, mamy drugą konkurencję, będziemy sobie kopać podstawowego low kinga. Wojtek kopie low kicka mi, raz ja oddaję Wojtkowi i kto pierwszy wysiądzie. Zaczynamy od lekkiego i potem staramy się podkręcać tak. Tempo. Bez żadnych ochraniaczy? Bez ochraniaczy, kurczę. Tak jak przed wykonaniem kary śmierci, skazaniec sobie może wybrać ostatni posiłek, tak ja biorę sobie ostatniego łyka. Ostatni posiłek przed śmiercią. Bo to się nie może skończyć dobrze. Opa. To już bolało naprawdę. Kurna, jutro chodzę na Kilimandżaro, dosięgałam. Jutro właśnie na boso chodzę na Kilimandżaro. Szczęśliwej drogi, już czas. Brawa. Jeden. Dwa. Trzy. Ile mam sekund? Cztery. Do 10. 5. 6.
7, 8, 8,5, 9, możesz walczyć? Walczę. Dobra. I teraz ja. Nie, nie, proszę. O Jezu. Moja noga. Mogę uśnięć sędzia. 3. Koniec walki. Don Diego win. Ale muszę przyznać ci, Wojtek, że twój atak suchej piszczeli też czuć, tak. O, naprawdę wyrządziło mi to trochę krzywdy. Jutro będę kuśtykać. Ile to było procent twojej siły z 20? Nie, no myślę, że coś koło 50. Ja się nie spinałem w tych kopnięciach, żeby kopać mocno, tylko luźno, przez to nie napinałem mięśni tutaj na goleniowych, tylko uderzałem po prostu kością. Tak w ogóle, jakbyście kiedyś pytali o walkę rekordzista Kubiszyn, to nie, do takiej walki już na pewno nigdy nie dojdzie. Już teraz to wiem. Dobra, mamy 2-1 dla Mateusza i teraz jedziemy do centrum handlowego, żeby walnąć w gruchę, kto mocniej. To po prostu mierzymy siły cios. Bijemy na zmianę, każdy po 3 ciosy i patrzymy, kto uzyska najlepszy wynik. Liczy się ten jeden najmocniejszy cios, jeden strzał najmocniejszy, ręka dowolna, ciosy dowolne. Jako, że mamy 2-1, to zaczyna Diego, żebym wiedział, w ile celować, żeby go dojechać. Kogo sobie wyobraziłeś, że ci lepiej poszło? A nie wyobrażam sobie nikogo. Ja już przerobiłem te młodzieńcze lata na tym bokserze. Już to już jest nudne. Nie, to trzeba poprawić. Wszystko około 780-800. Teraz ja zrobię taki trik, bo słyszałem, czytałem w ogóle w necie, jak się do tego odcinka przygotowałem, że jak się coś wsadzi do pięści, to wtedy jest po pierwsze mocniej ścięta, po drugie jest trochę cięższa i można mocniejszy wynik uzyskać, więc to jest takie trochę oszustwo, ale Mateusz też jest cięższy, także spróbuję z czymś tam w pięści walny. Myślę, że jakiś klucz lepiej ci będzie, albo... Kurna, wszystko słyszał jednak. Wszystko słyszał. No dobra. Dupa, nie porada. Pamiętajcie, nie słuchajcie niesprawdzonych porad. Mamy 3-1 wynik. Wygrywa mistrz świata w kickboxingu, zwycięzca walk na gołe pięści w stronie Gromda, zwycięzca walk Federacji High League, czyli Mateusz Don Diego Kubiszyn. Chciałbym przede wszystkim podziękować tobie, podziękować wam widzowie za miło spędzony czas wspólnie. Chciałbym podziękować tobie za nasze dzisiejsze challenge, za fajną zabawę. I widzimy się w następnym odcinku. Tylko zwycięstwo. Tylko zwycięstwo, jak?